Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na Tightlet Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Ostatnio było świetnie, 7 punktów. Zobaczymy, jak będzie teraz. Od razu powiem, że w dzisiejszym dniu nagrywałem również dwa odcinki challenge'u do 2700. No i jak widzicie, 2609, nie poszło najlepiej. Forma chyba słaba. No cóż, ale każdy turniej rządzi się swoimi prawami. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, bo po prostu to jeszcze nie jest ten moment, żeby aż taki mocny regres prowadzić. Czasem, słuchajcie, czasem jest ciężko po prostu grać w szachy. Dobrze, no ale nie łammy się, nie załamujmy. Za chwilę się tam turniej rozpoczyna, sobie odpalę jakiegoś bulecika rozgrzewkowego. Okej. A sobie chwilę tam pogram bulecika. W buleciku 2700 to jest przekroczone szybciutko. Jak widać. Też jestem chyba zbyt wolny. No i mało co widzę. O, no właśnie. Podstawiam strasznie te figury. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ale w bulecie bywa różnie, no trzeba buleta grać do końca, choć i tak mam bardzo mało czasu. O, nie mogę wymienić hetmanów, nie ma takiej opcji. Co mi zbiłeś? O, dobra. Już teraz to faktycznie to nie ma sensu. Rewanż? Okej. Przepchanie chyba jest najgorszą wersją. Świetnie. Gdzie on mi plasnął? A to figurę podstawił. Świetnie. A może zrobił to specjalnie? Jakie piony ciekawe, co? Gość ustawił takie piony. Takie piona chcę wziąć i to się uda. Drugiego. Kurczaki. Zobaczcie, jak to wszystko działa w tych buletach, nie? Szybciutko trzeba grać. Dobra. Siatak by trzeba było tutaj przeprowadzić.
Pionek do wzięcia. No to teraz atak nie jest potrzebny, skoro mam czyściutkiego pionka na czysto i będę go bronił. A, E6 niebezpieczne. Kurczę, znalazł fajny ruch, bo tutaj wisi. No trudno. Chyba źle zagrał. A, to ja źle zagrałem, okej. Okej. Ojej, matko bosko. O, tutaj się udało. Jeszcze coś poszukiwać. Mat grozi? Nie. Ojej! W ogóle się nie spodziewałem tego mata, nieźle. Ile mamy czasu? Siema, siema, witam serdecznie, Grekus. Znowu to samo gra? Czy to jest świetny wariant z czarnymi? Kapitalny wariant z czarnymi. To się gra tak przyjemnie. Sobie zagram tak. Tracę hetmana tu, co? Nie, bo tam jeszcze mam szacha. Ale coś tracę. Jak zwykle podstawiam te hetmany dzisiaj. Nie chciał wziąć. Całe szczęście. Dobra, zbijam to. A wybiję, wyprostuję sobie pionki. No trudno. Pokombinowaliśmy obydwaj. Dzień dobry. Witam serdecznie. Och tak, no właśnie. O, strata figury. Bardzo źle. A, jeszcze z szachem mi wjechał. I co? O, tutaj nie chciał brać nawet. Okej. Okay. Bez znaczenia, to i tak jest totalny wór. Dobra, trzeba się poddać. Myślę, że jeszcze jednego bulecika zagramy. Ostatniego. Co tak dziwnie jakoś przechodzi tym skoczkiem? Szczęście jest tutaj taka, można powiedzieć, no nie pułapka, ale... G5 jest, czy nie ma? Dzięki, bezrobotny Wojtku, dzięki za powodzenia. Kurczę, tak i tak chyba. O matko, co grać tutaj, zasłonić? Mam cię. Mam cię. Dobra, starczy. Starczy tego buleta. Wracamy do turnieju, słuchajcie. Za 20 sekund zaczynamy, ale tutaj, kurczę, no, rozgrzeweczka poszła. Dzięki, XN. Lecimy. Lecimy, moi drodzy. Title Tuesday. No i trzeba powysilać trochę mózgownicę.
Polina Smirnowa. Muszę sobie zapamiętać, że to jest 3 plus 1, więc to nie jest bullet. Może tak. Spróbujmy podgryźć centrum. O, cześć Toran. Dzięki. Dzięki za frekwencję. B6 niech będzie. Z tym końcem będę miał chyba problem. Żeby go wyprowadzić. No dobra, jakiś tam A6 chyba trzeba zagrać, tak mi się wydaje. Tu skoczka nie wpuścić. No cóż, ja mam parę gońców. Przeciwniczka nie ma. Skoczek C4 tutaj. No dobre pola tutaj są chyba dla tych figurek. Hetman B3. No właśnie, ten ruch mnie martwił. Tak mogę bodajże tutaj, to tu, tu. Oj, podstawka z mojej strony. Co naprawdę ostatnio słabo ze mną, jeśli chodzi o taktykę. Mało co widzę. Bardzo mało. O, jeszcze skoczek wlatuje. W ogóle naprawdę widzę bardzo mało na tej szachownicy. No to nie powinno tak wyglądać. Niech będzie tak. No ten debiut na pewno nie jest rozegrany przeze mnie jakoś wspaniale. No niech będzie tutaj, no i próba takiego zagrania. Wyjścia nie ma. Próby wejścia. A mam taki skoczek C5. Przerzut tu. Trzeba uważać na widełki. A zaraz hetman tu. I co ja wtedy mogę zrobić? Nic. No nie. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Wiecie co? No właśnie. Przegram tę partię. Przegram. To już jest stopa, nie? To już jest stopa ta partia. Kurczę, no i taktycznie po prostu znowu poległem. Nieprawdopodobne. No dobra, tak, tak, tak. Jakość. Mam nadzieję, że tylko, bo już nie widzę, co ja tutaj mogę popodwalać. No tak, zagra jakieś B3, tu hetman C7 i wymieni mi resztę figur. Dokładnie, no muszę coś w tym stylu zagrać. Jakość mniej. Tragedia. Taka czysta, bez w ogóle żadnej walki, co nie? No muszę tak mieć lufcik. Po prostu po pionka idzie przeciwniczka. Słusznie. Słusznie. Spróbuję aktywności złapać. A, jak tu zagram i mi zbije tu. No nie, no po prostu... Nie, no dramat. Dramat. No, zauważy go, nie, wieża bije. Nie, nie zauważyła. No nie zmienia to faktu, że i tak jest źle. B6. Nie, tu nic nie widzę. Kompletnie. Słuchajcie, nic nie widzę. Zupełnie nic. Jak widzicie, gołym okiem jest źle. Jest po prostu źle. Nie zapowiada się, żeby było lepiej. Nawet może sobie zbić tutaj, też by wygrała. No ale wiadomo, wieżą prawdopodobnie odejdzie, no bo tak to zwykle działa. Nie wiem, tutaj. A, to bez znaczenia, idzie pionek po prostu.
Dokładnie. No dobrze. Wtopa to wtopa. Prawdopodobnie będzie to najgorszy odcinek w historii. No naprawdę. Zagrałem tragicznie. Popatrzmy na pocieszenie na najlepszych. Nie jest dobrze. No nie jest, nie jest. Wieża F6. Dokładnie. Ach, Hikari wie, co robi. Na takim tempie, no taktyka jest tutaj najważniejsza. Jest coś takiego czasami, ja mam nadzieję, że to nie będzie do końca dzisiaj tak, bo nie wiem, co się wydarzy, ale jest czasami coś takiego, że odcina ci prąd, co nie? Nie wiem, żeby to zobrazować. Działasz na 4 żaróweczkach i 3 żaróweczki ci nie świecą, nie? I co? I ja mam właśnie coś takiego teraz. Nie potrafię tego włączyć. Po prostu brak energii. Szachy są okrutne, no ale są też wspaniałe, no ale wiadomo, że są też okrutne, kurcze, w takich momentach. No i niestety, albo istety, ta gra dzięki temu jest tak piękna. Ja w ogóle zachęcam do szachów każdego. Słuchajcie. Cześć, głowa do góry, Bartel miał kiedyś 0 z 2, a potem 9 pod rząd. Spoko. Nie jestem przetrenowany. Nie, absolutnie, ja nawet nie trenuję przecież sam samodzielnie. Absolutnie nie. Ostatnio, no mówię, ostatnie Title Tuesday to 7 na 10, na 11 i jeszcze była szansa na ósemeczkę. Coś tam widziałem, byłem zadowolony. No a teraz jest po prostu... Nie wiem co. No nie wiem co. Kompletnie. No tak, tutaj jest remisik. A, sprytnie Karuana gra, bo tutaj zbije teraz wieżę. No tak, remis, dobra. Jeszcze jakaś tam próba. No i Karuana, zobaczcie, zremisował, tak? Z mistrzem krajowym. Także cuda się dzieją, jak widać w tym internecie. To znaczy cuda, no niektórym czasem coś wyjdzie, co nie? Tak jak mówiłem na początku streama, nie każdy pewnie był, że dzisiaj już grałem no prawie 3 godziny do 2700 challenge'a i nie wyglądało to dobrze. Jeśli chodzi o grę moją. No ale spróbujmy. Mam po prostu chwilę czasu, to sobie zagram ten titlet. O, z tym gościem grałem. Pierwszą partię, czy drugą? Tydzień temu. Okej. Ariantari sprawdźmy. Od razu w pierwszej rundzie dwóch arcymistrzów gra fajnie. Sprytnie, sprytnie. Tu skoczek ucieka. Pytanie, czy król tego skoczka nie złapie? A, wystarczy, że skoczek przejdzie i weźmie tego pionka. Też białe muszą bardzo. A dlaczego nie tu? O, no właśnie, nawet w ten sposób, remisik. Okej. Okay. Fajnie popatrzeć, jak grają najlepsi. O, jednakże, jak się gra samemu. Ale ciekawa końcówka, piony idą w tą stronę. Wow. I tu. O, nawet tak. Wow. Ciekawe. Ciekawe, czy tam królce... A nie, król nie mógł. Pionek musiał iść, no przecież. No widzicie, ja tak dzisiaj tak niestety to widzę. Podstawił czarny. Pionka.
Hetmanówki są trudne. Widzicie, jak pasek cały czas skacze. A, podstawił. No właśnie. Ostatnia partia. Erik Rosen. Czyli Erik Rosen. Rosen. Tego pana też miałem na rozkładzie. Pionek. Jeszcze białe będą próbowały wygrywać. Oczywiście jest to totalny remis. Ale grać można. Ba, nawet trzeba. Dzisiaj też miałem z zawodnikiem taką gierkę. Sześć pod rząd partii z nim przegrałem, a potem trzy z rzędu wygrałem, ale już nie chciał kontynuować dalej meczu. I to też było takie, wiecie, przegranie sześciu partii z rzędu nie jest fajne, ale ja po prostu nie daruję, jak nie spróbuję po prostu z przeciwnikiem czegoś tam no, zrewanżować się, tak? Tym bardziej, że był w zasięgu, no bo... wiadomo, jak te partie wyglądają. Oceniam je sobie na fajne, a przegrywam. I to zwykle tak bywa. Niektórzy tego nie rozumieją i na przykład piszą: o Szachuś, ciągle gadasz, że masz wygraną, jesteś nieskromny, coś tam, pyszałkowaty, ble, 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 a przegrywasz. Ach, niestety, ludzie tego nie rozumieją, a mi się już nie chce tego tłumaczyć, naprawdę. Znowu gram z panią, tak? No tak. W dzisiejszych czasach zauważyłem, że juniorzy naprawdę znają dobrze debiuty, a to dlatego, że debiutów jest najłatwiej się nauczyć. No i grają te debiuty całkiem solidnie. Czasami wystarczy na przykład... zagrać jakieś 3 ruchy, powiedzmy, inne niż teoria i ktoś się może zgubić, co nie? Znaczy mówię tutaj o juniorach głównie. A ciekawe posunięcie, a zagramy tak, zobaczymy, co zrobi przeciwniczka. Wow, F5, ciekawe. No dobra, niech będzie strzałka. Może tak. Po prostu bicie. A jednak nie. To sobie odejdę w takim układzie. Tak, no ten ruch H4 to jest taki, no, trochę szczapy, nie? W tym układzie tutaj grozi bicie na F2. Tu jak zagram jest wejście. Tutaj grozi. Tak, może bicie tu. To może być ciekawe. Ale nie, tam nic nie ma też. Okej. Okay. To po prostu wieża C2 tu obronie. Aha, będzie bicie tu. Ale okej. Okay. G3 i potem jest taki ruch, więc nie można zbić na H4. O! Bicie jednak poszło. To pułapeczka się udała, bo jest skoczek G6. Król wróci, bez metu wieża. Mhm.
Tak jak mówiłem, juniorzy grają debiuty dobrze, a potem się mogą posypać. No i jest żywy przykład. To znaczy tak, teraz na e4 mogę zbić. A nie, 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 nie. Wezmę na h7, a koniec tu? Możliwe, tak. Okej, okay, powrót taty bez wypłaty. Bicie tu, dobra, zbitka, bitka tu. Wiecie co, jakbym nie miał tutaj jakiejś przewagi radykalnej, a teraz jest, to nie wiem, co by było w tej partii. I wracam tu. No, plan gry jest prosty. O, widzicie? Podstawiam. Naprawdę nie widziałem. No i to jest tym właśnie ja. Zwyczajnie podstawiam. Mam nadzieję, że na D3 pójdzie skoczek i zagram tu wieżę. Jak, chociaż to bez znaczenia tu. Totalne podstawki. No i nawet w totalnie wygranej pozycji można stracić czujność i dostać bęcki. To jest nieprawdopodobne. Nie wiem, czy jest w jakimkolwiek innym sporcie spotykane takie zjawisko. Znaczy na pewno no, w piłce nożnej można się rozluźnić i tak dalej, co nie? Ale tu się zdarza bardzo często. Ładnie gra, bo skoczek na F5 sobie zagra, tak muszę. No i nawet powie, że F8 w sumie nie wiadomo, jak tu się przebić. A3. Jakbym zbił tu i tam. G6, co? Aha, tu i tu i atakuje wieżę. Tak? Wszystko działa? A nie, hetman F8 jest. Mogę zbić potem tu, hetman zbija tu, król odchodzi tu, ja zbijam tu, szach tu, hetmanówka. Dobra, chyba wygrana, ja zaryzykuję. No, zbijam. Szach, tu. I tu. Chyba nie jest do końca fajnie. To znaczy, ja będę mógł tam poszachować wiele razy, tylko pytanie, czy uda mi się tego pionka wziąć z szachem i tego później. Może to być trudne. No właśnie. No dobra, spróbujmy poszachować. Zobaczymy, jak się przeciwniczka zachowa. Tutaj pewnie będzie szła. Dokładnie, tak, niech będzie. No też trzeba się oczywiście zastanowić, gdzie zagrać. Okej, dajmy szacha tu. Tutaj. Tak. Jednego tu. Tak. Może pionek pójdzie do przodu? Może tak? No dobra, trzeba chyba tutaj... No dobra, trzeba zbić, nie ma wyjścia. Tutaj! No to sprytne. A to tak? To będę miał zasłonę, to będzie jeszcze lepiej. To będzie jeszcze lepiej. Chyba tu. Nie mogę zbić, bo pionek by mi uciekł. No hetmanówka jest wygrana. Tutaj łapię sobie dla króla miejsce, żeby wziąć pionka. Tak. No tutaj się udało. Dobra, mamy ten punkcik upragniony na wagę złota. Zobaczmy, kto jeszcze gra. Mi się odświeża strona. No, gra Hikaru, proszę bardzo. Hikaru czarnymi. No tak, to jest zawodowiec. Dobra, tu myślę, że sprawa jest jasna.
tej partii. Patrzę, czy Magnus jeszcze gra. Albo wyszukuję jakiegoś Polaka. Ale nie widzę na horyzoncie, chociaż jest. Dwóch Polaków gra ze sobą w tym momencie. Tomasz Mika kontra Jakub Simon. Wow! Tomasz Mika wygrywa tę partię. Proszę bardzo. Oj, podstawka, no Kuba tutaj popodstawiał, tak. Chodzi chyba czas. Panowie do końca bojują. Prawie padł. Prawie. No ładnie. Nieźle. Klimkoj nasz gra 2952, 4 ranking. Panie Klimkoju, nie no kurczę, Jasiek to jest mistrz. Wymiatacz, on żyje po prostu szachami, słuchajcie. Trzymam za niego kciuki w jego karierze. Miałem przyjemność z Jasiem zagrać, jak jeszcze udawało się z nim wygrać. A tu z kolei Patryk Chylewski chyba coś tam popodstawiał. No i mat. Odświeżam, odświeżam. Jeszcze jedna partia trwa. Dokładnie ta. O, ciekawa bardzo końcówka wieżowa. Bardzo ciekawa. Bo chodzi o to, żeby tego pionka wziąć i nie puścić króla białego w tę stronę do dołu. Znaczy się. O, i tutaj... No właśnie, i czarne chyba mają szansę, tak? Nie, nie można. Ładnie. Ale to jest chyba motyw remisowy w ogóle. Tu i pionek zasuwa? Tak, pionek zasuwa. No, to czarne się popisały niesamowitą tutaj wiedzą. Bardziej, znaczy wiedzą, umiejętnościami zapewne. Wow, wow, wow. Pięknie. Bardzo ciekawa końcówka. No dobra, z kim nam przyjdzie grać w trzeciej rundzie teraz, słuchajcie. No to lecimy. I tu jest chyba fajnie, zaraz G4 wrzucimy. A króla sobie tam schowam. A czy będzie możliwość wtedy po C4, to może być tak mało przyjemnie. No tak, 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 tak. Ale chyba trzeba będzie to zrobić. Pytanie, czy nie tak. Nie, no dobra, weźmiemy tu. Tak, ten skoczek musi stąd. Jak szach, to król D7 ładnie czmycha. I tu będzie naprawdę w porządku. Potem H4 według mojej oceny. Król D7, co nie? Fajnie się chowa.
Wchodzą ciężkie figury, przeciwnik zaczął mnie tu atakować, nie zrobił ruszady. Znaczy, tu może być wzięcie, ale tutaj strzałka, więc takich rzeczy nawet nie ma co liczyć za bardzo. Tu się wszystko dobrze zgadza. O. Tu wejście ma, co nie? No to muszę zagrać tak. Bronimy i próbujemy wymieniać. No i co? Białe figury będą miały chyba problem. Według mojej oceny. No bo jak bitka, to bitka. Jak H4, bicie w przelocie. Skoczek tu. Powinno być ok. Zbiłeś tu. O kurczę, tego nie widziałem nawet. Dobra, tak. Tak. No i wieża wchodzi. Żeby nie było krótki ruszadek. Kurczę, białe wyszły z dwoma pionami więcej? Myślałem, że już tu wygrywam. No widzę, że faktycznie taktycznie słabiutko, ale... No co, no nie poddaje się, no próbujemy dalej, żeby hetmana nie podstawić w prosty sposób. Wieża F8 jest po to, żeby nie było krótkie, bo jakby schował tutaj króla. No właśnie, więc gram tu, żeby wybić i tam hetman gdzieś, żeby wlazł, męczył. Coraz mniej figur, więc to nie jest takie proste. Okej. Wchodzę, chcę zbić tego. Wieża C1 zbije tego. Jak tu, to mogę zawsze zbić skoczka albo wieża F5. Wieża F5 to tu, to skoczka trzeba będzie walnąć. Czy przy hetmanie jeszcze jak tu broni, to tak, ale jak weźmie tu, to gorzej. No co, wieża C1 prawdopodobnie. Biorę tego skoczka od razu, żeby nie mieć problemów. Pytanie, czy tu działa? Szach, kurczę. Jak będzie tak, coś z wieżą muszę robić. Kurczę, on nie chce mi oddać żadnej figury. Znaczy, nawet pionka nie chce mi oddać. Tu? Kurde, to tak można? No, próbuję tak. Tak, i tu biorę. Dobra, coś wezmę. Coś wezmę. No i szach. No, zbieram tego piona. Szach, wezmę kolejnego. Poddo, super. No to mamy partię wygraną, spoko. Mamy wygraną partię, drugą, dwa punkciki. No, żeby tylko na nich się nie skończyło, nie by się na nich nie skończyło, szachuś. Dobrze, zerknijmy na najlepszych. W ogóle, czy Magnus gra w tej... W tym turnieju. Nie widzę go. Chyba się wycofał. Dobra. Zerknijmy na klasyka szachów internetowych. Nakamura. Gra białym kolorem. Czas spadł. A, dzięki. Matemat szach. Kurczę, nie zwróciłem uwagi dzisiaj. Co się dzieje w ogóle? Co się dzieje? Ale partia, na szczęście końcówka była wygrana, to mam czyste sumienie. Znaczy tam czyste sumienie. No takie są szachy internetowe.
Tutaj jakieś poświęconko. I coś jest białymi. Czego nie dostrzegły właśnie białe. Coś było taktycznego. Możliwe, że bicie i bicie tam gońca. I to jest wygrana. Bo chyba tu szach jest. A, nawet tu wejście. Ua, 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 ui, ui, ui. Sprzątanie świata. Wow. Nieźle. To jest zawodowiec. Miło się patrzy na tego gościa, który ma 2800, co nie? W realu. No tak, tutaj już jest zabawa. Szukam kolejnych tutaj wyczynowców. Się chyba mało Polaków gra z tych. O, Klimkoja sobie oglądajmy. Klimkoj gra białym kolorem. No tak, da radę, chłop. I tu wystarczy wieżę zakryć, tak jest. Ładnie. Ładnie kosi tych zawodników. Mistrzów międzynarodowych. Zapewne i arcymistrzów. Trzymamy za Janka dzisiaj kciuki, nie za Dudę, ale za Klimkoja, Klimkowskiego Jana. Słuchajcie, no... To, że on będzie arcymistrzem, to jest sprawa oczywista. Pytanie, jakim arcymistrzem? To też jest, no trzymam kciuki, bo są arcymistrzowie z 2500, a są z 2600, no i są ci 2700, oby jak najwyżej. O, tutaj pokażę wam mojego pogromcę, Antek Radzimski, ograł mnie dzisiaj, no powaga. A zresztą to jest bardzo dobry 12-latek, tutaj to gość, który gra w szachy namiętnie non-stop. Jeździ po turniejach. Czarne wygrały na czas. Aha, okej. Dobra, z najwyższej półki tutaj patrzę aktualnych, co jeszcze grają. Polaków nie widzę. Hetmanówka. Białe wygrywają? Jest jakiś motyw? Pionkówka. Miodek. Miodek, miodek. No wiele można wyciągnąć z tych partii GM-ów. To chyba jest remis. Czarne mają wygraną? Jak to wygrywać? Tutaj. I teraz szach. Dokładnie. O, podstawka. No to teraz to wiadomo, jak wygrywać po podstawce. Dużo podstawiają też arcymistrzowie, to widać. Są tylko ludźmi. O, jest kolejna partia. Mistrz Fide. A widziałem, grał niedawno partię z 2800, no to nie byle kto. Walczmy, walczmy. Chyba miałem przyjemność z nim grać już kiedyś. No okej. Okay.
Niech i tak będzie. Spoko, zagramy ciutkę inaczej w tej obronie. Niech będzie tak po prostu. Wezmę pionkę na C4. Tak, żebym na B6 nie wszedł. Wieża się na pewno przyda. Hetman E2 tutaj. Mały powrót. Próba jakiegoś tam zagrania. Tutaj chcesz pewnie, co? No dobra, tak. Tak, tak. Tak, prowokacja do tego. C3. Tu. Wszystko można. Doskoczek ma dobrą placówkę. No muszę tak. To widełki grożą, muszę zagrać w ten sposób. No dobra, moja pozycja nie jest przyjemna. Nie jest. Przeciwnik trochę mnie tutaj poustawiał. Znaczy sam się w sumie tutaj jakoś wpakowałem w dziwną pozycję. Podejdę królem. Tak. Zawsze może wrócić, niestety, dla mnie. Aha, mogę teraz, atakuję bezpośrednio pionka. On musi zdwoić wieżę bodajże. Zdwoi wież. Aha, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Ale może pójdę na to. Poczekajcie, a tutaj? Też za bardzo nie mogę. No dobra. Muszę na to pójść. To i tak jest chyba dla mnie spoko, że pozbędę się po prostu tego pionka. Wydaje mi się, że to i tak jest spoko. Ojejku, podstawiłem tutaj, no. No właśnie. To nie jest spoko. No zawsze podstawię coś. Ojej, no naprawdę... Świetnie. Wręcz cudownie. W ogóle partia do jednej bramki. W ogóle nie zdążyłem nawet, nie wiem, westchnąć. No nie wierzę. Gdzie tu błąd popełniłem? Błąd popełniłem, słuchajcie, w czwartym ruchu. Tak się nie powinno grać. Znaczy, można, to nie jest jakiś, no właśnie, to nie jest jakiś super błąd, tylko silnik po prostu to lubi, bo się bierze pionka. No dobra, nieważne. Tak, tak. B5, tu, 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 tu. No i już jest plus tam 0,40. No i spoko. E5, wszystko dobrze. Okej. Okay. C5. Goniec G5. W ogóle kiedyś takie ruchy to wykonywałem z miejsca, no bo chodzi o to, żeby wejść tutaj i znaleźć sobie dobrą placówkę. No teraz kompletnie takich posunięć no nie zauważam, jak widać. Jest źle z tym widzeniem. Goniec wrócił. Znowu można było zagrać goniec G5, no odciągnąć... Dałem przeciwnikowi pograć, nawet nie pomyślałem, żeby coś w tym stylu zagrać, no właśnie, czegoś agresywniejszego, tylko takie przestawianie tych figur. Jeszcze wieża AC1 nie widziałem, no dlaczego, a po co to widzieć, nie? No po co? Dać mu dojechać mnie tutaj pod tym, na tym skrzydle.
Ojejku, tu jest już fatalnie. Tu mam przewagę? W tym momencie bicie, dobre, bicie, tak. Matko Boska, słuchajcie, bicie na B2. Nie widziałem. No widzieliście to? No bo, no tak, no i mam pionka więcej. Bo jak on tutaj, no to tu wygrywam, co nie? Na B2. Gość też przeoczył, no ale... Wszyscy już wiedzą, jaka dziś jest moja forma, no. Normalnie kiedyś to bym to nigdy nie przeoczył takiego ruchu. Nigdy. A po tym jest źle. No co tutaj jeszcze można było zagrać? No po prostu tak. Obronić figurę, której nie widziałem, że tracę. I tak. No i po tym ruchu zbić tak. No i gra by się toczyła jeszcze dalej. No szans. To ciut czarne mają lepiej, ale... Ale nie przegrywam od razu. O, OMG, OMG, OMG. Jeszcze trzeba to wykorzystać, jak już tam się coś zaczyna dobrego dziać. I to jest ta trudność w szachach chyba największa. No zobaczmy na zawodowców. Nakamura gra czarnymi. Znowu ma taką ciekawą. Dwa skoczki przeciwko wieży. No, tutaj technicznie to powinien to wygrać. Ocena tutaj arcymistrza jest jednoznaczna. No, widełeczki już się szykują. No, tu pionki nie uciekną. O, można zbić. Można było zbić. Na jedno wychodzi. G6. Sorry, zepsułem wam zabawę. Pionek do wzięcia. Michał Demidow. A, miałem przyjemność z nim grać kiedyś nawet na żywo. No tak, pata nie ma, bo jest jeszcze pionek, więc wystarczy tutaj odejść dokładnie. Nice. Polak chyba jeszcze, słuchajcie, gra tutaj. Kacparow. Mhm. To jest remis? Z tymi pionkami? Serio? Na to wygląda. O! Nie, tu też nic nie ma. No,
będzie próbował do końca. Tutaj też są fajne motywy pata, więc remis jest gwarantowany. Wystarczy wieżu dać szachy i teraz tu wieżu zagrać, dokładnie. O tak. Cztery rundy za nami, dwa punkty z czterech. Czy mam jakiegoś Polaka z 4 punktami? Nie widzę. Kacparow z kolei ma 3,5. Zawsze po czterech rundach jest mała przerwa. Myślę, że za chwilę wystartuje tutaj ten turniej. Okej. No słuchajcie, za 2 minuty rusza kolejna runda. Dokładnie za 2 minuty. Można sobie zawsze przewinąć tutaj te rozdziały, muszę umieścić również.
Okej. No to co, startujemy. Wybaczcie proszę, zadziewanko. No jest. Jeszcze widzę. Lecimy. Tworzył mi linię, więc tym bardziej tak zagram. Co? Żadę. Nie wiem o co chodzi, ale wygląda to dobrze czarnymi, bardzo dobrze. To przecież mogę nawet tu zagrać. Tak, to nie. Nie kumam. Dobrze, wzmocnijmy ten dwóch, ten tego pionka C4. Tu i tu, prawda? Hetman też B5 myślałem. Dobra, gram tak w ogóle, bo jak zagrałbym, to on by mnie zablokował, więc wolę z hetmanem się zająć po takim ruchu. Będzie taka strzałka, a też tutaj można zbić wieżą.
Długo myśli. Odejście hetmana na przykład tu. No to bicie wieżu, co nie? Tak. No i tam odejście. No właśnie. Jest chyba w porządku. No i tak. Niczego nie podstawiamy. Nie podstawiamy. Pionek wisi. Tutaj jest strzałka przecież. I tutaj. No, jedna z łatwiejszych partii chyba. Okej. Tutaj. A, mogę. Hetmanem się zasłonię. No właśnie. Jedna z łatwiejszych partii, słuchajcie. W ostatnim czasie bym nawet rzekł. Dobra, szukamy naszych najlepszych. Nie widzę naszych tutaj w czubie, więc dla odmiany Hikaru tutaj pokażę oczywiście. 4-4, tutaj jest opcja bicia. No to szybko policzył. Co bić się, tak? A to się dosyć wyrównuje. Bicie wszystko do końca, no i będzie rzeźbił, nie? Jak to Hikary. Raczej zagra tu. O! Ciekawie, chcę tego pionka osłabić. Goniec P4. Nie, no szuka opcji, szuka. To jest gość. W sumie dlaczego mam cofać gońca, jak on dobrze stoi, nie? No ale to cóż, to trzeba podejmować decyzję szybko. Nie każdy tak potrafi. A tu i tu? Czy ja czegoś nie widzę? Ha, bo na końcu jest tam. Kurczę. Tak, czegoś nie widzę. Szedę jeden. Tak, ostatnia figura wchodzi do gry. O, i takie posunięcie tutaj. O nie. Czy mam normę na IEM? A nie mam. Kiedyś byłem bardzo blisko. Bardzo blisko. Miałem 5,5 punkta na 7 w turnieju i wystarczyło pół punktu z dwóch. I dostałem dwóch silnych GM-ów. I nie udało mi się nawet pół punktu zyskać, więc nie mam żadnej normy. Niestety. No i Hikaru te niuanse wyłapuje. No właśnie, B3. No czy przykre? No taki jest sport, niestety. G3. A królem poszedł. Można zbić chyba. Uhu. O proszę. Czarne nieźle grają, trzeba przyznać. Karo tutaj oddał. Oddał piona za super aktywność. Podstawił. Tu jest jeszcze. No, pewnie tak. Pewnie już teraz kręci głową. Przekombinował. Bo tak widzicie, najlepszym się zdarza.
Wow, słuchajcie, on to zremisuje. On to zremisuje. Niewiarygodne. Z jakich worów on potrafi wychodzić? Dominował, oczywiście dominował. No tak, to naokoło by trzeba było królem iść. No i tu, remicik. Nieźle. Niezły popis umiejętności, trzeba przyznać, żeby wyjść z worka. No, to uwielbiam najbardziej. Wieża na wieżę. No też fajna lekcja. Wiadomo, jest pozycja remisowa. Przy gońcu i wieży trzeba chować króla do rogu niegońcowego i tutaj się wszystko ładnie ułoży. Nie trzeba zbędnie myśleć, tylko trzymać się królem rogu i gońcem się zasłaniać, co nie? O wiele takich pozycji już było. Dobra, wszystkie partie zakończone. I kolejna runda. Dmitrij Kuszko, mistrz międzynarodowy. Zaskoczyłem przeciwnika pewnie tym ruchem. Chcę wymienić hetmany. O! Tego ruchu się nie spodziewałem. Ale spoko. Roszadę trzeba zrobić. A jakby go tak tutaj pomęczyć, spróbować. Wiem, że pionka podstawiam, wieża C2, ale tam i ta wieża może mieć problem. Jeszcze go nie. Tutaj skoczek, jakiś ruch B4. Będziemy próbować. Na zaskoczenie. Taki ruch w sumie on też ma. Dopiero zerknąłem. Trzeba będzie odejść. Tutaj, tutaj i tutaj mam bicie. Tyle, że. Dobra, jeszcze tak. Chyba tak za bardzo nie mogłem. Sprytnie, sprytnie zagrał. Bardzo sprytnie. Nie, dobrze, dobrze z tego wyszedł. On zachował tutaj parę gońców, nie ja.
Trzeba to walnąć. Skoczek. Kurczę, skoczek i mam chyba problem. Tu i tu. Aha, mogę też tam, dobra. Tutaj, 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 tu. No okej, okay. Król malówcik, nie wiem, żeby tylko mi E5 jakiegoś nie przywalił z nienacka. I będzie dobrze. Spoko, ja mam dużo czasu, mogę się zastanowić chwilkę też, taktycznie policzyć. Tak, tak, no jeśli on tu, to ja tu. No tak, no on musi zagrać tutaj, wieża D3, a wieża tu. Tu, 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 nie, bo z szachem. No zobaczymy, może jakieś takie, takie zagranie. Trochę długo będzie to trwało, ale gość myśli, no myśli, myśli. Tutaj, tu zagrasz, co? Dobra, tak. Jasne. Tutaj coś wisi. Ja mogę mieć problem tutaj z tymi swoimi figurkami. Dobra, tak. Bo jak tutaj, to tu. Jak tu, to tu, jak tu, to tu. A nie, to, aha, bo tam i tam. To też będzie ciekawe. Dobra, on to widział. O, tego nie widziałem, ale idziemy teraz na całość. Tutaj. Tego nie widziałem. Ładnie znalazł. No masz tak? Tutaj, tutaj. Jest chyba dobrze. Ale znalazł ładnie. Taki grozi taki ruch. Hop. Mamy go. Mamy go. Mamy go, moi drodzy. 2800 na rozkładzie. Jest. Przełamanie. 4 na 6. No. W końcu coś się tutaj udało. W końcu się coś tutaj udało. Jakiś skalp jest, więc żyjemy. Dobra. No jednak, słuchajcie, cieszę się. No cieszę się, no co tutaj ukrywać, no. Fajnie wygrać z kimś mocnym w końcu. Algeraz zagra tutaj, zobaczymy, co mu tutaj wyjdzie. Czarnymi, no tak, pewnie wygrana. W ogóle ten mistrz FIDE 3121, w ogóle niesamowity ranking. Aż sobie zerknę, kim on faktycznie jest. To jest 2010 rocznik, słuchajcie, gość. 14-latek z 3100 rankingiem, nie? 14-latek. 14-latek. Wiecie, jaki on ma ranking? Jako mistrz FIDE? Nie zgadniecie. 2541. 14 lat.
rosyjski mistrz FIDE. To już prawie mistrz międzynarodowy, ale 14 lat. Znaczy wiem, to nie jest jakiś super ekstra wyczyn. Znaczy to jest wspaniałe oczywiście, tutaj nie ma co ulega, nie ulega wątpliwości. No fantastyczny oczywiście zawodnik i młody i fantastyczny ranking, ale 3100 na czeską? Nasi tyle nie mają. Wymiatacz. Po prostu wszystko widzi. Któż tu jeszcze gra z tych naszych zawodników? Mamy tu polskiego gracza. A Michał Mazurkiewicz. A to tutaj już wygrywa. Też ładnie ogrywa zawodnika bardzo silnego. No pierwsza z brzegu, słuchajcie. O, tu już jest też koniec. O, i klasyczna znowu wieżóweczka. Jak często te wieżówki są, co nie? Dobra, tutaj mamy już koniec. Jeszcze cztery partie trwają. Kolejna świetna wieżóweczka. Jakże ciekawa. O, i tu znowu podobna do poprzedniej, co nie? Okej. I tu też remis. Dobra. I kolejna partia przed nami. Siódma. No i mamy mistrza FIDE z 2753. Okej. Lecimy. No dobra, będzie tak. Zagrajmy też do centrum tym skoczkiem, tu pilnować tego pola. No i mamy taką pozycję, no, myślę, że ciekawą. Ruszada. Tutaj, dobra. Skoczek B5, chyba trzeba coś tutaj próbować. E4, no trzeba zarzucić E4. Raczej. Może tu i tu z takim banalnym, prostym planem. Chcesz wymienić... Muszę to wymienić niestety. No i zagram tu na tego pionka. Ten skoczek jest wredny. Tu spróbujemy. Ojej, tego nie widziałem. Ojejku, jaki prosty motyw. Muszę tutaj zbić. Kurczę, muszę tutaj zbić, bo widły groziły. Ojej, ale się dałem zrobić jak dzieciak, nie? No właśnie. Jak dzieciak. Dobra, tak. Spróbować osłabić. Tu bronić. Cztery. Hmm.
Tak. Muszę zagrać tak. Dobra, tak to tam i tu. Chcę zagrać skoczkiem na B3. Dobra, tutaj już nie ma takiego przełomu. To znaczy jest, ale tak. Okej, spróbujemy wymienić hetmany. A, chcesz tak, dobra. Tu muszę bronić w takim układzie. Dobra, tak, tutaj. To mi się zaraz zrobi dobra poza, jak skoczkiem tu wejdę. Już mogą hetmanę chyba wymienić. Nie wiem w sumie. Tutaj grozi. Tu. Może tak? Z taką opcją? Z taką też opcją. Wiem, że pionek jak zacznie zasuwać, będę musiał po prostu wrócić. Tu chcesz skrobnąć. No dobra, skrob. Gram tak. Po tego gońca idę. I tutaj, i tutaj. No dobra, biorę. Ale chyba nie jestem tu dobry. Tam grozi. Tak. Uciekać, tu uciekać i wziął. Pytanie, czy tam nie mam wiecznego szacha. Ale wezmę. Aha, bo mogę tu wymienić i wymienię. I tutaj. I król idzie. Mam wygraną. Idę. Królem powinienem, kurczę. Królem. Tak. Tego nie widziałem. Kurczę, tu. Olerka. I muszę chyba to wybić, bo dostanę tu plombę. Kurczę, no wygraną miałem partię, no. Muszę to wybić, niestety. Ja wiem. Widzę. No niestety. Oj, kurka wodna. Ale nie, to nie powinienem przegrać. Nie powinienem przegrać tej partii. Ale już totalnie wygraną miałem, co nie? To już totalnie była wygrana.
Dobra, muszę chyba grać to po prostu na remis. Tu nie mam możliwości wygrania. Remis będzie dobry. Za mało czasu. Ale miałem totalnie wygraną skoczkiem, inaczej zagrać. Inaczej skoczkiem zagrać. Dobra, idę tym pionkiem, kurczę. Już po prostu... Jak już wygrywać, to wygrywać. Czy może mi się uda? Nie uda mi się, uda mi się. Uda mi się. Remis, tak. No dobra, remis nie jest zły. Była wygrana. Tam, że podstawiłem, to tak, no tutaj wiele się działo. Przestawię to troszkę szybciej. Na końcu zobaczyć. No tu jest wygrana czarnych. No dobra, nie można mieć pretensji. Tutaj oddał mi przeciwnik inicjatywę i tu już jest wygrana białych. Wymiana, tak, no i to jest totalnie wygrana. Trzeba by było po prostu zbić. Tutaj, ja to widziałem, coś mi się ubzdurało. No i skoczek F5 i po pion. Proste. No proste, co nie? Dobra. Remis nie przegrana, przynajmniej nie ma takiego wstydu, że znowu wygraną przegrałem. Cztery i pół na 7, lecimy dalej. Ale zrobiłem wszystko, żeby tylko nie wygrać tej partii w końcówce. To jest po prostu... Tak, za dużo mam punktów. Partia trwa. Ok, remisik. I runda numer 8. Mam tych zawodników nie arcymistrzów z tymi wysokimi rankingami. No, oni są niebezpieczni bardzo. Lecimy. No tak, się tam goniec schowa. Spróbujmy tędy i tędy. No wezmę tego skoczka. Zagram tu. Okej. Spróbujmy wejść tutaj.
Może tak, z takim planem. Przeciwnik sam próbuje otwierać grę. Okej, C6. Może królem przejść, tak, nie robić roszady, żeby wieża jednak stała na H8 przy okazji. Roszada na raty, tak zwana. Teraz grozi wzięcie tu za friko. Tak, to tak. Się w ogóle cofam. Blokuje wszystko. A gość myśli, jak tu przełamać. Czy to jest dobra taktyka na blica? Może i tak. Zobaczcie, minuta przewagi. Dumać trzeba. No jak zbije, zbije tu. No co, no pionka biorę, no to wezmę go, no dlaczego mam go nie wziąć? A, tu podstawię. Chyba trzeba zrobić roszadę. B4 będzie. A, przecież mogę zbić tu. Nie widzę najprostszych rzeczy. I tak, bronić. Ojejku, B4 przecież jest i skoczek idzie, ale jestem po prostu... Głupek, no. No głupek szachowy. No to stoję bardzo źle. Tak, tak, coś w tym stylu, pewnie jakieś tam ruchy będą. Czy tak grać? Jeszcze nie wiem, zobaczymy. No tu muszę się wybronić na C6. No jeszcze mam taki ruch, o właśnie, teraz mogę tak zagrać, obronić i coś tam wymienić, no dobra. Może jako tako będę żył w tej pozycji. Jak tu, to tu... Tu, to dostanę plombę, chyba wieża A6. Kurczę, on zauważy wieża A6 za moment. Jestem przekonany. Co? Poświęcił jakość w ten sposób. Ale dobra, zagram tu, on zbije pionkiem, będę miał trochę ciasno. A jakbym zagrał tu... On zbije, ja zbije, on zbije, ja zbije. Według mnie spoko, gramy tak, żeby nie zamknął mi tutaj wszystkiego, że tak powiem. Oddam tę jakość, żeby tutaj mnie nie zamknął zwyczajnie. Może się tego nie spodziewał. Prawdopodobnie będzie równo. Tak, mogę zagrać, drogi przyjacielu. To jest świetny ruch, hetman D5. No i teraz będę miał tutaj chyba przewagę małą. Tak mniemam. Tam nie trzeba, tutaj pionek. Dobra, tak powiedzmy. Tu. Spryciarz. Spryciarz jaki, no? Tu. Tu. Kurczę, powiem wam, ciężko mi się to liczy. Nie chcę wymienić tych hetmanów. Za bardzo nie chcę. Tutaj.
Dobra, ryzyk fizyk. Idę po gońca, bierz mi wieżę, ja biorę gońca z szachem, z atakiem. Oj! Nie widziałem tego. No i przegram tę pozycję. Tego nie widziałem. No tego wezmę, pionka. Tak, jak on wierzył, to ja tu. Oj, teraz ma tu wieżę. Nie. O, muszę tak. Dobra, mam. Nie mam. Mata chyba nie dostanę. Wieczny szach. On chce wygrywać. Czy słusznie? No to tak. No źle pograłem. I gość wygrywa ze mną, nie? Nie wierzę po prostu, co ja zrobiłem w tej pozycji. No właśnie. O, mata dostałem. No nie wierzę, słuchajcie. Miałem totalnie wygraną pozycję. Totalnie. Jestem teraz strasznie zły. Strasznie. Przepraszam, no ale... Zobaczcie sami. Po prostu jestem mistrzem w przegrywaniu wygranych partii. Tak to frustruje, że głowa mała. Ja wiem, że to jest gra o pietruchę, ale... Nie w taki sposób. No i tu jest... no, C5 super. Gość tu się pomylił. C4 to jest wygrana pozycja. Tak. Tak. On tu. Kurczę, nie mogłem się w ogóle tego doliczyć. B5, D5 tu. 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 No to jest wygrana. No nie mogłem się tego doliczyć. No piony zasuwają. No tak. No szkurza stopa. Co ja zagrałem? Najlepsze bicie, tak? No zagrałem tu i to jest złe. Tak, tak. On tu. No i co? No i wtopa była. Ojejku, tu wieży nie wziąłem. Ha! Pięknie, Krzysztof. Wieży nie wziąłeś za friko. Nie wierzę po prostu. Nie wierzę, no i to powinien być tłusty punkt. Masakra po prostu, masakra. Nie no, nie wierzę po prostu, no nie wierzę, no można się zdenerwować, naprawdę. No przecież hetman A6 bić. No bić, zamknąć oczy i bić, no, nad czym tu się zastanawiać? To myślisz, kombinujesz, ryzykujesz, po co? Proste szachy grać. Proste. Graj proste szachy, a będzie najlepiej. Nie kombinujesz się. Koń pod górę, no. Brrr. Dlaczego to się tak zawsze dzieje? Czy nie można normalnie, po ludzku, jak już masz wygraną, docisnąć? Czy to nie było trudne? 8 partii było, tak? To jeszcze 3. Świetnie. Cudownie. Wręcz.
I zawsze po tej czwartej, ósmej rundzie są te przerwy. I to tak czeka człowiek i czeka i czeka. Tak, kto by się spodziewał, że przeciwnik za darmo wieżę odda. To zbyt proste by było, prawda? Dobra, trzeba wygrać dwie z rzędu i ostatnia... Jaki mam w ogóle rekord, słuchajcie? Czy to jest 7,5 punkta? Już tak dawno nie grałem, tego nie pamiętam. Czy to jest 7,5? Ktoś mi podpowie. Na pewno to nie jest 8. Czy 7,5 raz się udało mieć? Kto pamięta? Kto tutaj jest, słuchajcie... Od dawna. Kto zarejestrował? Dobra, no. A jeszcze z żadnym GM-em tu się nie zagrało. No to jest straszne po prostu. Znaczy straszne. No szkoda, po prostu szkoda, bo po to się gra te turnieje. Przynajmniej ja mam takie założenie, żeby pograć z GM-ami. NM to jest ciutkę wyżej od FM, bo National Master to jest ranking PZ szachowy 2400, a Mistrz FIDE to jest ranking PZ szachowy 2300. Ja FM-a mógłbym sobie wykupić w każdym momencie, czyli mieć międzynarodowy tytuł, tylko jest mi on niepotrzebny, bo na FM-a też trzeba przekroczyć ranking FIDE 2300. Tak, to pytanie się pojawia bardzo często i ciągle ludzie nie wiedzą. No tak, no ale kumam. Mistrz krajowy kiedyś coś znaczył, słuchajcie, teraz. Co on znaczy? Znaczy nadal dużo. Tak samo jak w cudzysłowie można powiedzieć, że arcymistrz w dzisiejszych czasach to każdy robi. Znaczy, wiadomo, że nie każdy, ale tak mówią szczególnie starsi szachiści, trenerzy, tak powiadają. W dzisiejszych czasach arcymistrz to nic nie znaczy. Mówiąc w cudzysłowie, rzecz jasna, bo wiadomo, że to jest też wyczyn niesamowity, lecz no, jak weźmiemy sobie lata 60., 50., wtedy mieć arcymistrza, no to jak teraz mieć 2850, to jest coś nieprawdopodobnego. Bardzo trudna sprawa kiedyś to była. Kiedy IM się pojawi? Chyba nigdy. Trzeba było docisnąć IM-a, jak się miało 20 lat. No ale wtedy trochę przerwałem grę w szachy i tak to się skończyło niepotrzebnie. Ale tak to już jest. Decyzje się jakieś w życiu podejmuje i potem są tego jakieś tam konsekwencje. Carlsen gra w tym turnieju w ogóle? Bo nikt go nie widzę.
To jak pionkiem G4 zagrał? Nie trzeba było chyba go bić w przelocie, tylko go zostawić, bo miałem tą furtkę. A, no właśnie, to się teraz tak. Teraz to tak się mówi, co nie? Dobra, mamy rundę numer 9. 2751. Przeciwnik, lecimy. Okej. No C5, jak grasz mi A6, no to muszę C5, no nie powstrzymam się. Okej, jak to wszystko wymienię, no nie pozwolę ci chyba na C5, jak już gram wieżą tu, to spróbujemy po prostu to rozwinąć. Możliwe, że teraz masz taki ruch, no właśnie, kurczę, wiecie co? Dobra, biję to. Tak? No tutaj. Zaczynam już kombinować. Moja pozycja na pewno już nie jest jakaś wesoła. Zaczynam za bardzo kombinować. Jak to ja? Goniec A6. Wieża E1. Jakby zbić tu, tam wejść. O tutaj. I wieża C8 zdążysz zagrać. Ale ja mogę zbić tu i tam się wpakować, co nie? Tylko to mi nic nie da, teoretycznie. Postraszmy gościa. Przy takim ruchem. Hetman C7, może tu. Tu zagrał się. Ach, po prostu. Tak po prostu. Chwila, a nie mam takiego ruchu. Za bardzo takiego ruchu, to ja nie chcę grać. Chyba tu. No wymienić to. Co? Ha, tu masz. Dobra. Widzę. Próbuję szczęścia. Tu. Dasz mi szacha tutaj. Weźmiesz, bije. Tu. Bicie. No i tam, dobra. Coś tam musi być. Najgorsze jest to, że no jakiś tam hetman na przykład na B7. No i oczywiście. Aha, mam bicie wtedy też tutaj. I tu dalej jakiś tam nacisk. Tu szach. Kurczę, ten szach jest strasznie nieprzyjemny. Goniec. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Szczerze mówiąc. Najgorsze jest to, że on i tak mi tą jakość weźmie. Nawet wieża F8 wydaje mi się, że u niego może działać. Że F8 trzeba będzie to plasnąć? No tak. Dlaczego ja tego nie zbiłem po prostu? No właśnie, przecież bicia takiego prostego nie widzę. I potem mam bicie tu. Muszę to bicie wykonać. I mam nawet taką strzałkę.
Serio? Co tu się porobiło? Dobra, tak, bo tu grozi na F8. Co on musi walnąć tu, tu. I coś tam się wyrównuje. Może nie do końca, ale. Tak, z planem takim. Lufcik nie jest potrzebny, bo zdążymy chyba. Bierze C8, to tam wchodzę i jakieś H4 później. Jednak nie. Jak tu, to on tu. Dobra, wracam. Wracam. Na szczęście mam powrót. Tutaj goniec dobrze pilnuje tego pola. Dobra, lufcik teraz trzeba będzie zagrać. Gram ten lufcik. Wspaniale, Krzysztof. Cudownie. Nawet nie mam takiego ruchu, nie? Tak mi się załatwił. W ogóle nie widzę takich posunięć. Dlaczego ja nie widzę? Mogłem odejść. Na litość boską. Co się dzieje? Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to, co się dzieje, co nie? Podstawił! Podstawił hetmana! Bez komentarza. Bez komentarza. Bez komentarza, co tu się działo. Maciek pechowo przegrał, też miał wygraną. No, partia była. Tak, była. Była, była. No i Alire za dwie wieże i pionka. No i ciekawe, czy on to zrealizuje. Znaczy, oj, tutaj wieżą pewnie trzeba było grać. Właśnie. Znowu remis? Silnik jest bezlitosny. Nieźle. To jeszcze może potrwać. Wygra na białych, koniec czasu. Też remis. No i tu też będzie remis. Thank you.
No jeszcze białe teraz przegrają. Nie kumam w ogóle, jak. Nie kumam, dlaczego na siłę ktoś próbuje wygrywać taką końcówkę. Nie rozumiem. Przy dodawanym czasie. To nie jest wygra na czarnych? O, teraz jest. Mat. Runda numer 9 za moment. Punin Andrzej. Witam szanownego kolegę. Nieraz na turnieju graliśmy tym samym. No to lecimy. Tak, tutaj to Andrzej wie jak grać. Okej. W końcu nie można. No właśnie, i co? I teraz po prostu tak. Tutaj na koniec musi coś tam zagrać. Tak, tak. Taki ruch, coś w tym stylu. No tutaj trzeba odpędzić tego skoczka. Okej. Chyba tak, co nie? Dobra. Tu ruch grozi, tak. Jasne. Dobra, postraszmy hetmanem przeciwnika. No jak tak, to z powrotem. Też tak można chyba po prostu zagrać. Próbował łapać hetmana. No dobra, tu, bo jeżeli tu, no to tutaj. Pionka nie można, nie można, bo znowu hetmana stracę w prosty sposób. Dobra, tutaj się tak podziało, okej. Okay. Tu chyba... Aha, skoczek tu. Dobra, widzę ucieczkę, jak tak, to tak i potem tam. Tu zawsze jakiś prześwit się zrobił. Chyba tu. Aha, wieża może tu zagrać, tak? Jakby tutaj zagrać. No zagrajmy, tak? H6 po prostu. Aha, idziesz mi po tą stronę, idziesz. Kurczę.
No dobra, twardo będę bronić. Tak, no wiem, 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 wiem. Wiem przecież. Lekko nie ma, wiem, że goniec tam wchodzi. Co tu się dzieje? Praktycznie nic nie widzę, słuchajcie, co się dzieje w tej pozycji. Pułapkę spróbuję zostawić na przeciwnika, tu mam szachę, jak zbiję tu. Ale on to widzi. No właśnie. Widział. Tak. Pozycja nie jest z tych przyjemnych, niestety. Już tak myślałem, że tu zagrasz. Dobra, tak, tu bronię. Nie za bardzo mi się to podoba. Tu mam taki ruch. Aha, tutaj, tu szach. Taki ruch mam. No niech będzie. Aha, po prostu jest bicie. Dlaczego ja tego nie widziałem? Ajku. Dobra, tu wymienię. Aj, bicie tu jest. Teraz już nie. No to i tak jest chyba w topa. Muszę chyba wracać do pionka. Do pionków znaczy się. Dlaczego podstawiłem? A, może i dobrze w sumie. Tego za tego to spoko. O, mat! Mat! Ale fart w ogóle! Masakra, Andri! Hu, 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 hu. Ale miałem farta. No. Miałem farta. Słuchajcie, ta partia znowu kosmos, nie? Nie wiem, gdzie byłem. Nie wiedziałem, jak się nazywam. Absolutnie nie wiedziałem, jak się nazywam. Jest szansa chyba na rekord, słuchajcie, bo jest 6,5 punkta. Przy 7,5. Miałem 7,5, czy nie miałem? Już nie pamiętam. Nie pamiętam tego, słuchajcie. Nie pamiętam. Ale załóżmy, że jak się uda to zrobić, to będzie rekord. Załóżmy tak. Wydaje mi się, że 7,5 było, ale to jeden raz bodajże tylko. Okej. Okay. Fart, 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 fart. Ale fartuch ze mnie. Totalny. Hmm.
Miśk. No białe mają teoretycznie szansę, bo ten róg jest dobry dla białych. Jak ten pionek zostanie do tego gońca wymieniony w razie czego. A no właśnie, król zmierza tu. Tego piona osłabi. Dokładnie tutaj. I bicie. Dokładnie tak. Majstersztyk. Idą też sami. Dobra, moi drodzy, ostatnia partia przed nami. Ostatnia partia przed nami, zapraszam. Co tu się mówić działo, zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Ilan Schneider. FM, Argentyna. Jakiś młody zawodnik, widać po zdjęciu. Młody i niebezpieczny. No to go. D4. Co oni grają te koń C3 ostatnio? Nie mam zielonego pojęcia. No tak, dobra. Tutaj się gra C5 z tego co pamiętam. Jasne. I czy my mamy tu jakieś problemy w debiucie? Według mnie żadnych. Tak, można by było chyba grać. No dobra, lecimy z tym ruchem. Potem strzałka tu. Oj, podstawiłem, ale moment, moment. A, no tak, podstawiłem w prosty sposób. Kurczę blade. Jakość w tak prosty sposób, co nie? Masakra. Tutaj tego piana będę chciał wziąć. No on to widzi. Ale podstawka, może w prostej rzeczy. Grać po ludzku trzeba było. No ja... Niewiarygodne. Dobra, próbujemy, tak. Tak, i wierzą,
Ale to król, no właśnie. Król ma tutaj sporo gra. Po białych polach spróbuję coś podziałać. Tak. Jeszcze by trzeba było. No tak, muszę grać. Muszę po białych polach grać jakiś tam ruch. Coś tam trzeba próbować. Szegoniec e6. Aha. Bicie. Szacha dajmy. No i teraz pytanie. No, chyba trzeba to zbić. Mi się to słabo podoba, no ale co zrobić? Tak. Prosta wymiana. Kurza stopa. Słuchajcie, no nie widziałem tego. Niestety. Niestety nie widziałem. No przegrana jest partia, szkoda. Szkoda, kurczę. Wielka szkoda. Tu jeszcze jakby się udało szybciutko zagrać? Uda się. Może jeszcze powalczę, jak tu skoczek wejdzie. No wiem, wiem, że tak możesz, wiem. Ale trzymam te pola, to jest bardzo ważne tutaj, jak zagrasz. To w sumie nie wiadomo, jak grać. No tak, tu nie mogę. Ale tak mogę. Spryciarz. Spryciarz, spryciarz. Nie mogę tutaj pionka zbić. Tak? Tam? Próbuję bronić, nie? Ma 2 sekundy. O rety, no. Szkoda, tu oddałem. Oddałem! Mata dostałem, nawet nie widziałem tej siatki matowej. Kurczę, ładne. Dobrze mi się grało, dobrze mi się grało. Tak podstawić. No dobra, nie zasługuję jeszcze niestety na te rekordowe wyniki, słuchajcie.
no nie zasługuje, tylko sobie zerknę tutaj w tą pozycję, no to było całkiem sympatycznie, podstawiłem po prostu skoczek H5, wieża D8 trzeba było zagrać i gramy sobie dalej w szachy, ale przejdę tylko do końcówki, bo interesowała mnie, czy tam coś nie mogło być, no tutaj nic nie było, jak widać komputer, ale przejdę tutaj do tej uproszczonej końcówki, jak to wyglądało, no niby wygra na białych. Ale weź i to wygrywaj, nie? Czy tam ja już jak wziąłem pionka, czy było dobrze? Cały czas duża przewaga białych. No i co? Dostaję mata w trzech ruchach teraz? Ale jaja, wieża H1, co nie? I tutaj. Jakieś tam siatki matowe, aż się wierzyć nie chce. On zagrał tu, co nie? Tak. Nie no, powinienem chyba tutaj zagrać i zbić tego pionka i spróbować skoczkiem po prostu. Nie wiem, ale komputer cały czas mówi, że no tutaj zmaściłem. A jak wieża C4 trzeba było zagrać. Jeżeli wieża by zbiła, skoczek zbijaj tu. Do gry jeszcze na tych sekundach by było. No dobra, ale i tak jestem zadowolony, znaczy gra była kiepska. Nie jestem zadowolony z partii, ale przynajmniej, no, jest w miarę dobrze, 6,5. Dzięki za dzisiaj, do następnego.